3, 2, 1. Czyli już mogę, tak? Jesteśmy szkolną grupą Caritasu. Swoją działalność prowadzimy od 2 lat. Naszym założeniem jest nieść pomoc osobom potrzebującym. Robimy to w różny sposób, bo udzielamy się w przedszkolach, ale za taką niemalże wizytówkę postawiliśmy sobie przygotowywanie spektakli teatralnych. Mamy już kilka w swoim dorobku. Myślę, że idzie nam coraz lepiej, zdobywamy doświadczenie, a dzisiejsza próba, czy też najbliższe przedstawienie Moralność pani Dulskiej, myślę, że będzie tego dowodem. Chodź, chodź. Nie ma jej? Nie ma, słyszysz przecie, jak moje głowy stróżkowi. A jak miło ogrzać się trochę. No nie pchaj się. Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Hesiu, daj spokój. Jak zobaczy, będzie krzyk. O, nie krzyczy. Ja się jej nie boję. Ale ja się boję. To tak nieprzyjemnie, jak to głośno krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca. Lelum pelelum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. A, już ja wiem. Zresztą, masz jego nos? To najbliższe przedstawienie jest poświęcone Renatce, dziewczynce praktycznie od najmłodszych lat borykającej się z chorobami, więc i z cierpieniem. Osobie, która, żeby w miarę sprawnie i godnie funkcjonować, musi posiadać odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, czy wózki, czy pionizatory. I przygotowując to przedstawienie, spotkaliśmy się z życzliwością też osób z zewnątrz, dlatego że mamy sponsorów, między innymi pana Dylaka z firmy Łuk Plast, czy panią Urszulę Bancerz, to jest przewodniczącą Rady Miasta. Przewodniczącą Rady Miasta. Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mam cię tak tańcowała. Nasze przygotowania do przedstawienia rozpoczęliśmy od castingu, na który zgłosiło się bardzo dużo osób i wybraliśmy dzięki temu naszych aktorów, między innymi Natalia gra Hesię, bardzo dobrze radzi sobie w tej roli, bardzo mi się podoba. I nasze przygotowania teraz już dobiegają końca, ponieważ w niedzielę wystawiamy nasze przedstawienie. Mamy nadzieję, że zjawi się dużo osób i dzięki temu zechcą wesprzeć Renatkę. Kiedy ja już będę trudna, kiedy nie będę codziennie na tajemnic? A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tłuman. Jestem Natalia, przyszłam na casting Moralność pani Dulskiej. Tak dla zabawy. No, chciałam spróbować czegoś nowego. Było bardzo fajnie. Tak... No, nie wiem. Trudne zadania mieliśmy. Było bardzo fajnie. Miałam trudne zadania, bo musiałam w niektórych scenach się tak troszeczkę przełamać. Pomógł mi w tym Kacper. Tak. Zaprzyjaźniłam się z wieloma osobami. Przy robieniu scenografii było bardzo dużo śmiechów, tak? My wiemy, o co chodzi, tak? I będzie. Bardzo. Bardzo mi się to podoba. Zawsze to jest coś innego. No i tyle. No. I cieszę się, że możesz uczestniczyć. Tak. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała... No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. A mnie nie powiesz? Nie. Występowanie na scenie to jest cały czas przełamywanie barier, Natalia, o tym dobrze wie. Tak. Trzeba się pozbyć wszelakich kompleksów. Tak, dokładnie. Zanim ja opanowałam swoją rolę, no to troszeczkę minęło tak z pół godzinki. Jakoś tak. No ale się udało i jestem z tego dumna. Tak, i bardzo wam za to dziękuję. No. Nie ma za co. No bo to nie wasza wina. Ale co?
No, Hanka i ty. Jeżeli wy... A fe mówić o takich rzeczach. Taka popsuta. Ja? Ależ Spyszko, daj ja... ty mi spokój. Zapraszamy na spektakl Moralność Pani Dulskiej w niedzielę, 29 czerwca o godzinie 17 w sali widowiskowej WOK. Biletem wstępu jest dobrowolny datek na rzecz Renatki.